co nam może poprawić dzisiaj jeszcze humor, oprócz tych cudownych roślin? Muzyka na pewno. O, tak. Chociaż uważaj, bo mnie się trzymają same głupie żarty. Proszę bardzo, no to już. Nie pomyślałam sobie, że takim, gotowe. Do tej pory myślałam, że najwierniejszym fanem zespołu Depeche Mode w Polsce jest Krzysztof Rutkowski, a może wskazywać na to chociażby jego fryzurę, ale tutaj mamy prawdziwych fanów. Fanów i wręcz naśladowców. Tak jest. Wiernych. Oto oni. Spirit in the Forest. Zespół, do którego Paweł Małaszyński bynajmniej nie należy, nie. Ale występuje gościnnie, dlatego dzisiaj jest z nami. Są też Kamil Damian Podbielscy, Kordian Sikorski, Artur Baranowski i Jakub Kuśmierczak. I przychodzicie do nas z projektem, który stworzyliście razem z Pawłem, czyli z piosenką, którą wspólnie wykonujecie. Dlaczego Paweł? To był naturalny wybór. Kiedy zaproponowałem chłopakom osobę Pawła. Znaczy tutaj nie było tak naprawdę żadnych jakichś pytań. Po prostu Paweł wydawał się jak najbardziej naturalną osobą, która ale będzie ale dlaczego tutaj właściwie? Bo najpierw robiliście taki research, kto jest największym fanem Depeszów, czy nie. Kto najbardziej yes. Pasował do teledysku, czy o co chodzi? Psychofan. Nie, to bardziej chyba intuicja artystyczna. I no. Myślę, że to chyba było. No, taki być może zbieg okoliczności, ale myślę, że to jedynie intuicja artystyczna, nic innego. A ty słuchałeś Depeche Mode w swoim życiu? Jesteś fanem? Ja? No. Tak, od zawsze. A powiedziałeś mi przed anteną, że ganialiście Depeszów. Ganialiśmy Depeszów, bo ja byłem rzeczywiście we frakcji długowłosych i u nas były rzeczywiście te frakcje bardzo podzielone. Były punki, skinheadzi, metalowcy, tak, i oczywiście Depesze, tak? I ja wtedy bardzo lubiłem Depeche Mode, no ale jak wszyscy ganiali, to ja też ganiałem. Więc wow. A miałem wielu kumpli Depeszów, więc od zawsze byłem fanem nie jakimś stricte największym, ale rzeczywiście bardzo szanowałem ten zespół za styl, za jakość i przede wszystkim Gahana za teksty. Tak? Halo, to teraz ja zawsze zaczynam od tekstów. Spirit sprawił, że nie musisz się ukrywać wreszcie. Nie, ja się nigdy nie ukrywałem. Jeszcze w szczególności, kiedy na początku lat 90. nagrali album The Songs of Faith and Devotion, gdzie rzeczywiście przeszli trochę w tą erę rocka, dużo elementów rockowych, ze względu na to, że wtedy prym wiodła muzyka grunge, w której ja bardzo siedziałem. I tak wszyscy patrzyliśmy, Gahan wtedy zapuścił długie włosy. Tak wszyscy patrzyliśmy tak na to, wszyscy teraz chcą być grunge'owi i wszyscy chcą mieć długie włosy. Ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o Depeche Mode, to bardzo mocno zdali wtedy egzamin. Ta płyta jest naprawdę świetna. I wtedy tak naprawdę zacząłem się bardziej przyglądać temu zespołowi. I w momencie, kiedy rzeczywiście dostałem maila od chłopaków, potraktowałem to trochę lajtowo, bo powiedziałem, że nie wchodzę od razu do rzeki, której nie znam, bo ich nie znałem, nie wiedziałem, co sobą reprezentują muzycznie. Mhm. Więc poczekałem na pierwsze efekty ich pracy. No i zobaczyłem pierwszy teledysk z Kasią Figurą, drugi z Sylwią Gliwą i powiedziałam, ok, chłopaki mają poukładane w głowie, potrafią to zrobić, więc dlaczego nie? Spróbujmy, zobaczymy, co z tego no wyjdzie. A chłopaki z twojego zespołu, co powiedzieli, że taka zdrada mała? No, usunęli mnie, dlatego... Po 20 latach. Po 20 latach, tak. Nie, to było. Nie, o dziwo jest taka sytuacja, że zaproponowali mi utwór Question of Time, który mieliśmy dawno w planach zrobić z zespołem Cochise, z którym grałem. Okay. Dlatego to było niesamowite, więc oni powiedzieli, to już mamy to z głowy w takim układzie. Idź sobie tam, zagraj, tak. A my się zajmiemy zupełnie innym. Czyli dostałeś delegację. Dostałem. Ale Question of Time to jest album Black Celebration, jeden z pierwszych. Ja kiedy pisałem do Pawła, ja nie wiedziałem tak naprawdę właśnie tutaj... Paweł zresztą nigdy nic nie mówił o Depeche Mode, czy lubi ten zespół. Mówię, to była taka intuicja artystyczna. Jeszcze trafiliśmy z tym utworem, a więc no, tutaj w ogóle super chemia. No rzeczywiście, połączyliśmy, znaczy naczynia zostały bardzo fajnie połączone i rzeczywiście jesteśmy zadowoleni z efektu. Resztę oczywiście zostawiamy światu. Mm. Tak. No i wypowiada się w imieniu zespołu zaledwie jedna osoba. Nie wiem, czy inni podzielają ten pogląd, że taka współpraca była świetna z Pawłem? Jak najbardziej. Znaczy w ogóle Kordian to jakby swoją drogą zaczął ten temat z Pawłem gdzieś tam na portalach społecznościowych. Natomiast jak ja spojrzałem na Pawła na któryś z jego zdjęć, gdzieś tam promocyjnych, mówię, no to jest typowy Depesz ogólnie, no chyba gorszy, nie ma innej możliwości. No. Co za wcieleniówka! Od razu, że no to musi być Paweł. No. Czyli wizualnie też pasowało. Tak, że jak najbardziej. Jak się układała współpraca na planę? Czy człowiek, który ma doświadczenie także w budowaniu postaci na planie filmowym, narzucał swoje idee, wpasował się idealnie w to, co wy wymyśliliście? Znaczy u Pawła to było bardzo naturalne i pod względem jakby materiału wideo, które kręciliśmy i także audio, bo to było też inne podejście dla mnie, bo wcześniej mieliśmy oczywiście zrobiony swój materiał, przygotowywaliśmy jakby się pod koncerty i tak dalej, ale Paweł mi pokazał na przykład chociażby w tym kawałku, jak można troszeczkę inaczej podejść do samego tematu śpiewania, wykonywania.
profesjonalista. Profesjonalista. Jesteś chyba... No to ja. No, jesteś aktorem, muzykiem, potrafisz świetnie łączyć obie te role. Powiedziałeś gdzieś, żeby gdyby ktoś ci kazał wybierać albo aktorstwo, albo muzyka, to nie potrafiłbyś. Nie potrafiłbym. Nie, to są to tak dwie ważne dla mnie pasje. Oczywiście, no, szczerze mówiąc, z zawodu aktora się utrzymuje. Z muzyki absolutnie nie byłbym w stanie, ale jest to tak bardzo ważna sfera mojego życia, że nie wyobrażam sobie, że kiedyś mógłbym rzucić. Nawet gdyby się rozpadł zespół Koci, z czego kompletnie nie planujemy, to na pewno w głowie czy gdzieś układałbym cały czas utwory i próbował gdzieś je realizować i zarejestrować. Tak? Więc nie wyobrażam sobie życia bez sceny w teatrze, bez filmu, serialu. Tak samo jak niejeżdżenie na koncerty z zespołem i prezentowania swojej muzyki, nagrywania płyt, bo to jest... Bo ty jesteś bardziej koncertowy niż radiowy. Myślę, że tak. Myślę, no to na pewno muzyka w dzisiejszych czasach nasza, którą reprezentujemy z zespołem Koczis, jest bardziej koncertowa niż radiowa. No to ja myślę, że przyszedł ten moment, żebyśmy usłyszeli próbkę, a właściwie to, co wam w duszy gra na naszej scenie. Dlatego, że to jest taka wyjątkowa. Zapraszamy was na scenę. A mogę jeszcze tylko, bo przy okazji, że jestem w telewizji, a rzadko bywam, to ja mam takie zawsze obiecuję i chciałem powiedzieć, kochana Leo, moja córeczko, pozdrawiam cię i wiesz, że tata bardzo, bardzo cię kocha. Wyłączamy. Zapraszamy was na scenę i to jest taka bardzo wyjątkowa sytuacja w naszym programie, że występ nie jest jako finał na końcu, tylko tak naprawdę w połowie, powiedzmy. Półmetek. Po występie proszę być z nami. Nadal. Chłopcy prawie gotowi. Czekamy w napięciu. Czy to jest już ten moment? Czy mikrofony włączone, tak? Okej. Okay. Question of time. I know my kind.
what goes on in their minds. It's just a question of time. It's just a question of time. It's just a question of time. It should be a better life. It's just a question of time. It should be better here. It's just a question of time.